Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Zgodnie z obietnicą wracamy do sprawy Lubao. Jak pamiętacie, już kiedyś wam tłumaczyłem. To jest taka nowość, która się pojawiła na rynku. Azjaci robią to już od jakiegoś czasu. U nas w Europie też różni hodowcy robią swoje Lubao. To są takie saszetki, w których są zawijane różnego rodzaju produkty w taki mały woreczek. Woreczki oczywiście są różne. Czasami hodowcy robią mniejsze woreczki, czasami większe woreczki. To jakby nie ma reguły. To są te woreczki, które ja mam tutaj, to pochodzą prosto z Tajwanu, Singapuru dokładnie. Przyszły tutaj, słuchajcie, one od kolegi Bena. Na ostatnim filmiku wam mówiłem i pokazywałem też inne pokarmy typu HWA, które stamtąd przyszły. I słuchajcie, w tych takich zawijątkach, które są tworzone właśnie przez hodowców, mogą znajdować się różne produkty w środku. Przeważnie są to jakieś skrobie sojowe, jakieś skrobie ziemniaczane. Czasami ludzie sobie tam wkładają jakieś otręby, jest wkładane jakieś aminokwasy, jakieś witaminy, bakterie i tak dalej, i tak dalej. I taki woreczek, słuchajcie, wrzucamy do naszego akwarium i to ma nam sprawić, że krewetki będą miały cały czas dostępny biofilm, bo to po jakimś czasie, słuchajcie, to może wam pokażę na jakimś filmie za jakiś czas, ale to w momencie, kiedy wyląduje u nas w akwarium, już jakby poleży troszkę na dnie naszego zbiornika, to tutaj zacznie nam się robić taka błona bakteryjna, taki kożuch bakteryjny, taki biofilm. No i tym przez jakiś czas bardzo fajnie, ochoczo zajadają się krewetki. Po jakimś czasie, wydaje mi się, że po około miesiąca, może półtorej miesiąca, jak to już wypłynie nam do góry akwarium i będzie sobie pływało na tafli, no to wtedy już taki woreczek należy wyciągnąć i zaaplikować nowy. Tutaj jest też taka uwaga, różni producenci różne zalecenia stosują, ale jeżeli mamy mniej niż na przykład 20 krewetek w zbiorniku, 30 krewetek w zbiorniku, to powinniśmy takie lubao przez dzień, no 2-3 dni powiedzmy, moczyć w wodzie z naszego krewetkarium na przykład. Moczyć i dopiero jak to już zatonie, już jest ciężkie, namoczone, troszeczkę odda tej zawartości jakby do tej wody, w której będzie to moczone, to wtedy taki woreczek sobie wrzucamy. Ja tutaj na potrzeby filmiku jeden woreczek, słuchajcie, wrzuciłem. On już jest drugi dzień. Jak widzicie, już tonie, leży na dnie. Woda zrobiła się takiego herbacianego, jasno-herbacianego koloru. I teraz taki woreczek powinniśmy teraz taki woreczek wyjąć z tej wody, no i wrzucić do zbiornika i też to za momencik zrobimy. Nie ma problemu. Zobaczymy, jak krewety będą na takie lubao reagowały. Ale wracając jeszcze do tych woreczków, ja oczywiście z racji tego, że ja lubię różnego rodzaju nowinki, to chciałem wam to bardzo pokazać. Takie lubao w Polsce, jednym z hodowców, który robi swoje lubao, jest kolega Mateusz z hodowli Shrimp Time. Ma swoje lubao też na stronie, możecie wejść do niego. Też pewnie za jakiś czas od Mateusza takie lubao będę miał, to też wam na swoim filmiku pokażę. Ale to jest lubao, to prosto takie, powiedzmy, pierwsze oryginalne, albo jedne z pierwszych oryginalnych lubao, prosto od kolegi z Azji. Jako że nie byłbym sobą, bo jeżeli coś jest tak zawinięte i jest tutaj, słuchajcie, strytkowane, jak widzicie, małą tryteczką, to nie byłbym sobą, jakbym takiego czegoś nie otworzył i żebyśmy nie zerknęli, co jest w środku. No więc na to, słuchajcie, też jestem przygotowany. Haratniemy sobie, poczekajcie. Haratniemy sobie to. I tak już później tej trytki nie wykorzystam, nie? Więc haratniemy sobie to w tym miejscu. O. I zobaczymy, co skrywa takie lubao.
Uwaga, uwaga. Co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, kawałek ceramiki. Zobaczcie. Mamy kawałek. Wysypiemy to sobie. O. Ja to sobie później jakoś ogarnę. Zobaczmy, co my w takim lubao mamy. No niczego się, słuchajcie, nie dowiemy za bardzo. Bo jest, słuchajcie, proszek. Wszystko jest na miazgę sproszkowane i jest ceramika, która pewnie ma też służyć jako obciążenie. No i mamy, słuchajcie, taki proszek. Tutaj w tym lubao znajduje się taki proszek. Także no niczego się konkretnego, słuchajcie, nie dowiedzieliśmy. Myślałem, że będą to takie większe elementy, gdzie będziemy mogli sobie, słuchajcie, rozpoznać mniej więcej, co jest co. No a tutaj sobie niestety nie rozpoznamy. Mamy taki żółciutki proszek i to tyle. I ceramika w takim zestawie. No dobra, ja sobie teraz złożę z powrotem ten woreczek, a ten, który się moczy, sobie zaraz wrzucimy do akwarium. Dobra. Tamto lubao i moje lubao już naprawione, mocno ściśnięte, strytkowane troszeczkę większą trytką, więc to sobie na razie odłożymy, a zajmiemy się tym lubao, wrzucimy sobie to do zbiornika z krewetami. To chodźcie. Dobra, wrzucimy sobie to tutaj do zbiornika z krewetkami. No i takie lubao sobie teraz, słuchajcie, poleży, nasiąknie, krewetki powoli będą się pewnie zbierać przy tym, będą coś tam sobie skubać, a po jakimś czasie na tym woreczku takim linianym pojawi się taki kożuch bakteryjny i ten kożuch będzie jakby powstawał i się pojawiał cały czas przez okres jakby żywotności tego lubao. I krewetki, małe krewetki, duże krewetki będą cały czas miały dostęp jakby do karmy, więc to jest też takim spoko rozwiązaniem, jeżeli na przykład na wakacje gdzieś wyjeżdżacie i chcecie mieć pokarm taki wakacyjny, oprócz liści, które tam wrzucamy jadąc na wakacje, to śmiało możecie sobie wrzucić takie lubao i niech to lubao sobie tam leży w zbiorniku. No i tyle, nie? A ja sobie w międzyczasie przyszykuję kolejne dwa lubao. Sobie wrzucimy tutaj do pojemniczka i niech się ze dwa dni moczy. Dobra, słuchajcie, więc to by było na tyle. No mówię, no w jakiś update wam zrobię za jakiś czas, za tydzień, gdzieś półtorej. Zobaczymy, jak wygląda takie lubao w zbiorniku, bo na razie tutaj szybko się i tak nic nie zadzieje. No, trzeba po prostu czasu, aż ten biofilm, ta błona bakteryjna tutaj się pojawi, nie? To by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć.